Cześć, ja tutaj jestem tylko na chwilę, żeby wam przypomnieć, żebyście zostawili coś po sobie, czyli subskrypcję, łapkę w górę oraz najważniejszy dzwoneczek, żebyście wiedzieli, że kolejny film właśnie wleciał na kanał. No i cóż, nie chcę wam przerywać, oglądajcie naprawdę świetny wywiad, a dokładnie talk show z Wojciechem Wajdą. Zapraszam bardzo serdecznie. Witam wszystkich widzów, dzisiejszym naszym gościem jest pan Wojciech Wajda. Żeby nie było, nie jest to osoba związana ani rodzinnie, ani z panem Andrzejem Wajdą, świętej pamięci Andrzejem Wajdą. Zawsze jak chodziłem tutaj do szkoły, to na początku, jak pan tutaj przyszedł, to właśnie się pytaliśmy, czy zna pan Andrzeja Wajdę. Mówił pan, że nie jest pan związany, no to tak tylko zaznaczę. Tak, ale mówiłem, że byłem na jednym wykładzie z Andrzejem Wajdą zawsze. To tego nie pamiętam, ale dobrze, że pan mówi. Dobra. Tak, więc w sumie coś nas łączy. Oprócz tego nazwiska to jeszcze gdzieś widziałem tę osobę, więc można zaryzykować, że jesteśmy rodziną jedną wielką Polską. Tak. Znajdujemy się w budynku szkoły podstawowej w Nowej Iwicznej, gdzie sam uczęszczałem, jak wcześniej już powiedziałem, w klasach, no dokładnie od zerówki do klasy piątej. Oraz gdzie pan Wojtek pracuje jako nauczyciel języka polskiego. Na co dzień. Na co dzień, tak. Oprócz nauczania naszego cudownego, wspaniałego języka, pan Wojtek jest również miłośnikiem zwierząt oraz podróży górskich. Tak? Czysta prawda. Tak. Twórcą koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Tak, to właśnie stworzyliśmy to koło, zostaliśmy zainspirowani przez pana Kamila Strzałkowskiego z Lesznowoli, nauczyciela WF-u. No i tutaj wspólnie z panią Ewą Misztal, taka pani nauczycielka historii i WOS-u. Tak. Pozdrawiamy. Oraz jest pan absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tak. Tak. I oprócz tego autorem książki Niezwykła przygoda żumy i jej balonowej gumy, którą bardzo serdecznie polecam. Jest to naprawdę super książka i najwidoczniej pojawi się pod koniec tego filmu albo w następnych filmach pojawi się konkurs, gdzie będzie można wygrać taką książkę. No to co? No to zaczynamy. Zaczynamy. Jakoś się pan stresuje czy coś? Nie, spokojnie, lecimy już z tym. Dobra. Zaczynamy najpierw od szkoły. Ile lat ogólnie uczy pan już w szkole? Wow. Uczę w szkole od 2015 roku, czyli tak naprawdę będzie już 6 lat, tak? W tym roku kończę 6 rok pracy. Pracy w roli nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Tak. Jesteś pan wychowawcą, tak? Jestem wychowawcą 8 klasy. Pozdrawiam wszystkich ósmoklasistów, szczególnie 8B, ale pozostałe klasy 8 z tej szkoły również. No i z innej też. Czyli pracuje pan jako nauczyciel języka polskiego, jako wychowawca od 6 lat w szkole. Jeszcze pan pracował na świetlicy. W świetlicy w ogóle poprawię. Tak, przepraszam, w świetlicy dokładnie. Tak. Ale na świetlicy też mi się zdarzyło być, jak ktoś tam, jakiś dzieciaczek wrzucił piłkę, no to szedłem na świetlicę i musiałem ją ściągnąć, tak? Czasami też chodzę na drzewa, żeby właśnie jak jakiś kotek cierpi albo jakiś słoń wyjdzie na drzewo, to żeby go ściągnąć. A zazwyczaj kot niż słoń, ale czasami słonie też są. Przypominam, że to jest autor, pisarz, to... no. Co skłoniło pana do bycia nauczycielem? Ktoś pana do tego namówił, czy to była na pewno pan wybrał tę drogę? To znaczy tak, chciała mnie namówić do tego moja pani polonistka z szkoły średniej, z liceum, do którego uczęszczałem. I też tutaj stop musimy zrobić, żeby pozdrowić nauczycieli z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Krośnie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. No i tam z tą panią spotkałem, pani Ania miała na imię. W sumie jak bohaterka mojej książki trochę. A, no właśnie, Ania, tak, dokładnie. No i ona tak zachęcała mnie do tego, bo tam odkryła chyba, że jestem w miarę dobry z języka polskiego, że lubię czytać, że się sobie dobrze radzę, wypowiedzi piszę i tak dalej. No, skoro, że pan napisał swoją książkę, plus dodatkowo wydał pan, z tego co widziałem w internecie, tak, są Wikipedia to dwa pana dyktanda są. Tak. Książki z dyktandami, dokładnie tak od firmy Greg, wydawnictwa. Tak. Także no, chyba dobrze trafiła. Tak, no, oczywiście. Miała pani Ania nosa, można tak powiedzieć.
Aczkolwiek ja nie chciałem być nauczycielem, bo w zasadzie pamiętam tę sytuację, że ona mówi, Wojtek, to było chyba trzecia liceum, tak? I ona tak każdemu starała się też pokazać, z czego jest dobry z tego języka polskiego. No bo to też ważne, że no język polski składa się z wielu działów, tak? Ktoś jest lepszy z gramatyki, ktoś z pisania, ktoś z poezji i tak dalej. No to ona powiedziała, że w zasadzie no widzi mnie jako nauczyciela, bo i tam kiedyś prowadziłem lekcje, i te prace w grupie, jakieś projekty i tak dalej, sobie dobrze w tym radziłem. A ja pamiętam, że wtedy tak wstałem w ogóle z ławki, tak nigdy w życiu, nie chcę być nauczycielem. No tak. Coś nie wyszło. I tak było, więc moje życie po prostu nie udało się, tak? Zostałem nauczycielem, dziękuję. No właśnie, to tak przeskoczymy o dwa pytania. Czy żałuje pan swojego wyboru zawodowego? To znaczy, no właśnie, ale to trzeba wrócić do tego, dlaczego ja tak powiedziałem, tak? Bo no. Niestety moje wtedy podejście do nauczania, w zasadzie do szkoły, do nauczycieli cały czas osadzało się na tym, że ktoś ode mnie wymaga, a ja nawet jeśli mi się nie chce, to muszę komuś udowadniać, że coś potrafię lub coś nie, tak? Jestem cały czas oceniany, cały czas się mnie straszy, że jak nie przyniosę oceny, nie przyniosę zadania, to nie dostanę oceny albo dostanę słabą, tak? No i więc to mnie chyba odrzucało od szkoły tak bardzo. No ale ja teraz jestem bardzo zadowolony z wyboru, bo staram się jednak tego, co było w edukacji, co mnie się nie podobało, no to staram się nie wprowadzać na co dzień, tak? Żeby było tego jak najmniej. Bardziej staram się chyba zainteresować uczniów daną lekcją, tematem, tekstem, niż na siłę tylko dla oceny coś robić, tak? No z tego, co widziałem przed szkołą, jak się spotkaliśmy dzisiaj, to zauważyłem, że chyba najlepiej się pan dogaduje ze swoimi uczniami niż jakikolwiek inny nauczyciel, tak mi się wydaje. To wyolbrzymienie, tak zwana hiperbola. Znaczy, bo... Aczkolwiek dobrze się dogadujemy, wydaje mi się, że mamy dobre relacje. Tak, tak, bo się raczej, no tak mi się wydaje, nie każdy nauczyciel chodzi z uczniami do Maka. No tak, byliśmy w Maku, ale dużo osób chodzi. No, dużo osób chodzi do Maka, nauczyciele no, też. Tak, no. Ale relacje mamy, wydaje mi się, dobre. W ogóle pozdrawiam jeszcze raz moją klasę i nie tylko moją. Pozdrawiam. Tak, i to myślę, że to jest właśnie ważne, że też te relacje w zasadzie tworzą tak naprawdę nauczanie. Bo jak nie ma dobrych relacji, to jest nam trudno w ogóle się od kogoś wtedy cokolwiek nauczyć. I wszystko się od tych relacji zaczyna. Więc nie żałuję tego, że jestem nauczycielem. W zasadzie jestem nawet z tego bardzo zadowolony. Szczególnie teraz w czerwcu, kiedy za 2 tygodnie z kawałkiem będą wakacje. No. Ale i tak będę tęsknił, bo teraz moja klasa kończy już no właśnie, edukację, więc będę za nimi bardzo tęsknił. Tak. Oni pójdą, ja zostanę, no i takie życie. Ale to już dyrektor panu mówi, że będzie pan miał następną klasę? Ja akurat nie będę miał w przyszłym roku. O. Tak. Na szczęście. Na szczęście, tak? Ja uważam, że w ogóle po tych kilku latach wychowawstwa to jednak każdy nauczyciel powinien mieć taki rok przynajmniej albo 2 lata przerwy, żeby mógł wrócić do szkoleń, do kursów, żeby gdzieś tam odpoczął od tego wszystkiego. Bo jednak no, bardzo dużo się dzieje. Wychowawca to się tak wydaje, a funkcja wychowawcy bardzo łatwa i tak dalej. Jakieś tam spotkania raz na miesiąc i co więcej, w zasadzie nic, tak? No ale to jest jednak praca z dziećmi na co dzień, rozmawianie, rozwiązywanie problemów z młodzieżą także. No to jest trudne. Wyczerpujące psychicznie na pewno. No to na pewno. To jest męczące. Dobra, lecimy dalej. Dlaczego akurat nauczyciel języka polskiego nie mógł być to nauczyciel od matematyki albo języka angielskiego, czy geografii, czy czegokolwiek innego? To znaczy tak, mogłem uczyć czegokolwiek, bo w sumie niektórzy uczą czegokolwiek i to nawet dobrze wychodzi. Aczkolwiek ja myślę, że na matematyki to chyba mi się nie udało nauczyć dobrze. Może gdzieś tam w tych pierwszych klasach. A język polski, no w zasadzie ja od zawsze lubiłem czytać. W zasadzie później więcej niż wcześniej więcej, bo zacząłem tak naprawdę dłuższe książki czytać późno stosunkowo, bo pod koniec szkoły podstawowej, a tak to wcześniej krótsze. No ale to mi było zdecydowanie bliższe. Interpretacja tekstów, rozmowy na temat tekstów, gdzieś tam dookoła konteksty, to jest ciekawsze moim zdaniem i się w tym bardziej odnajduję niż w matematyce. Aczkolwiek matematykę też lubię. Pozdrawiam koleżanki matematyczki. Matema.tyczki. Czyli koleżanki, które uczą matematyki. Jakby nie nauczyciel, to jakiego zawodu by się pan podjął? Podjąłbym się każdego zawodu. To znaczy teraz jestem na etapie życia, że w sumie
Tak mi się przynajmniej wydaje. Chciałbym jeszcze coś tam spróbować, odnaleźć się w jakimś innym zawodzie, nie ukrywam tego. Bo już pracuję, tak jak wspomniałeś, 6. rok, tak? To już jest dużo. Więc boję się, że dobije mnie rutyna, jeszcze ktoś przyjdzie z łopatą i mnie wkopie w ziemię, tak? Więc tego się boję, albo sam się wkopię przez to, że już w zasadzie nie będzie mi zależało. Aczkolwiek na razie tak nie ma, bo mi jeszcze cały czas zależy. No i co? Boję się tego też, że się szkoła nie zmienia. Jednak system cały czas jest taki, jaki jest i... No wiadomo, że od nauczyciela to jest, zależy wszystko. Może nie wszystko, przepraszam, wróć, nie wszystko. Od nauczyciela dużo zależy, ale jednak ten system powinien nauczyciela wspierać. Ja nie czuję w ogóle wsparcia od systemu tutaj naszego, systemu nauczania. I widzę, że uczniowie też nie czują, bo to w zasadzie jako wychowca to przerobiłem i to wiem, tak? Więc to jest trudne i chciałbym, żeby to się zmieniło, bo chciałem to zmienić. No właśnie, a jak pan zaczął ten temat, to właśnie co by pan chciał zmienić? Wow, co bym chciał zmienić? Znaczy, tak te najważniejsze rzeczy. Ojejku. Czy... Na pewno jest tego dużo, ale te takie najbardziej, które pana... Tak, to znaczy, które mogłyby coś poprawić. Tak. Na pewno nie chciałbym, żeby oceny zostały zastąpione oceną opisową, tak? Mhm. Żeby zostały zastąpione informacją zwrotną. Tak. Myślę, że to by pomogło bardzo, bo w zasadzie... Nie wiem dlaczego, ale jesteśmy tak nastawieni, że oceniamy siebie, tak? I tak. Myślę, że to niestety, jeśli w szkole się nie zadzieje, że jest informacja zwrotna, że jest ocena opisowa, tak? Że się patrzy, co było dobre w tym i w tym projekcie, czego zabrakło, tylko postawi się tę w zasadzie cyferkę, no to myślę, że dalej tak będzie. Że później wychodzimy ze szkoły, każdego oceniamy przez pryzmat tego, jak wygląda, co robi, co mówi, co czyta, tak? Mhm. A jednak gdzieś trzeba stosować, właśnie mało empatii jest na przykład w szkole, tak? Jak ktoś czegoś nie ma, nie przygotuje się, to znowu pała, tak? Albo nieprzygotowanie. Mhm. I no, jeden nauczyciel, ktoś mógł mieć gorszy dzień w zasadzie, nie miał nawet chęci otworzenia książki, prawda? Przychodzi dnia następnego, to musi wziąć 5 nieprzygotowań, o dzwonek, albo dostanie 5 jedynek, tak? No to komu się później nie chciało tej szkoły przychodzić się uczyć dalej, nie? Mhm. No właśnie. Ja też mam taką nauczycielkę u siebie w szkole, która właśnie jest za tym, żeby w ogóle ocen nawet nie było. No pozdrawiamy ją, zapraszamy. Tak, bardzo pozdrawiamy. Oczywiście wiadomo, że to by nie rozwiązało problemów edukacji, tak? Ale to by był taki dobry impuls, myślę. Tak. Tym bardziej, że pewnie sam zobaczyłeś, że przy edukacji zdalnej no, łączył się tak naprawdę kto chciał, kto miał dobry sprzęt i kto, komu zależało na danym przedmiocie, no to starał się, tak? Więc to postawienie na samoedukację, tak? Na projekty, na działanie w grupie, to powinno być w XXI wieku, taka powinna być edukacja. No, na pewno. A nie rozliczanie kogoś z czegoś. Przynajmniej ja tak zawsze siebie stawiam, że nie chciałbym iść do pracy, że przyjdzie jeden kierownik, jeden menadżer, drugi menadżer i powie mi, nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tego, nie zrobiłeś tamtego, nie zrobiłeś tego. Sobie wtedy myślę, Jezu, co, jestem taki słaby pracownik? No to uczeń może ma tak samo prawo pomyśleć, czy może, nie wiem, coś jest z nim nie tak, może być zdobowany i tak dalej. A trzeba uczniów otaczać wsparciem, empatią. No tak, no i to jest taka jedna rzecz, którą bym zmienił na początku, a co by było później, no to można gadać kolejną godzinę i... Ale zostawimy to na kolejne spotkanie, przy kolejnej książce. O, no właśnie, to dobrze, że pan zaczął temat książki, bo właśnie w ten temat zmierzamy. Wiemy, że napisał pan tę książkę dla swoich uczniów. Nawet jest zapisane moim uczniom, na pierwszej stronie, dosłownie pierwszej stronie moim uczniom. Dlaczego pan skierował akurat dla swoich uczniów, a nie na przykład właśnie dla syna czy swojej rodziny? A, dobra. To znaczy tak, syna wtedy nie było jeszcze na świecie, więc mogłem do przyszłego syna, ale nie wiedziałem, czy będzie syn czy córka. Bo wtedy jeszcze nie byłem, ojej, jak napisałem tę książkę, to jeszcze nie byłem... Bo data wydania, jak dobrze pamiętam, to jest 2019 rok, tak, i 15 marca. Tak? Coś takiego, tak, w marcu 2019. Tak, a Tadziu się urodził kiedy? Pozdrawiamy Ciebie, Tadziu. Pozdrawiamy W 2019, ale w listopadzie. Aha. A napisałem do tego dla uczniów w zasadzie, no bo oni mnie do tego zainspirowali, tak, do napisania książki. No właśnie, to też w podziękowaniach się pojawiło właśnie, że tak. Dzięki pana uczniom. Dałem wyraz, upust moim tutaj przemyśleniom edukacyjnym, no i w zasadzie dużo dialogów tam, co może wydawać się może dziwne, tak, że dzieci rozmawiają o edukacji, ale wiele dialogów, czy tam dzieci, młodzież,
wiele dialogów z książki, szczególnie tego, że brakuje pracy w grupach, że nic się w szkole nie dzieje, tak? Mm-hmm. Że jest nuda, no to są w zasadzie określenia systemu edukacji i lekcji, takie, o których tutaj słyszałem na spotkaniach koła polonistycznego, bo mieliśmy takie to formalne, tak? Koło polonistyczne, sobie tylko rozmawialiśmy. Bardzo dużo ciekawych rzeczy robiliśmy, no i oni nam powtarzali, tak, że lepiej właśnie takie lekcje, które są no, luźne, nikt nikogo nie przymusza, wtedy się więcej dzieje, można ciekawie zawsze zboczyć na jakiś inny temat. Tak. No i tutaj, że inne lekcje też są nudne, że właśnie brakuje prac w grupach, że oni w zasadzie nie integrują się, tylko siedzą te 8 godzin w ławce, tak. I to się też pojawiało i tam też w książce o tym trochę jest. Mhm. Dokładnie. Ile czasu pisał pan tę książkę? Książkę pisałem bodajże miesiąc w zasadzie pisałem, ale żeby tak naprawdę przygotować ją do wydania, no to w zasadzie 9 miesięcy chyba to trwało. No to troszkę. Bo rozplanowałem sobie, postanowiłem tak, że no wiadomo, po pracy bardziej chcę odpocząć niż dalej wracać do pracy, szczególnie po pracy w szkole. Ja zacząłem też w świetlicy, jeszcze wtedy miałem godziny, jak zaczynałem pisać tę książkę, więc tam jest dużo się dzieje, hałas i tak dalej, człowiek chce odpocząć, ale ja założyłem sobie, że będę co najmniej 4 godziny dziennie poświęcał na pisanie. No i to się udało zrealizować. Czasami nawet 5 albo 6 pisałem po przyjściu z pracy. No i w miesiąc się udało ją napisać. Ale tak jak mówię, żeby zaprojektować jeszcze ilustrację, tutaj nie ja projektowałem, ale zna moja znajoma, tak? Żeby też zmienić to, co było w książce nie tak, żeby popracować jeszcze nad fabułą, nad akcją, no to 9 miesięcy to trwało. No, w finalnej wersji jest naprawdę super. Mi się bardzo podobała, także... No. Proszę. Jak mówimy już o ilustracjach i tak dalej, no to ile czasu zajęło wydanie całej książki, czyli właśnie narysowanie ilustracji, później drukowanie bardzo dużej ilości kopii i tak dalej? Tak, to znaczy no to trochę trwało. Ja już nie pamiętam w zasadzie, kiedy zaczynałem pisać, ale wiem, że gdzieś tam jechaliśmy wtedy z moją obecną żoną w góry, tak? W Góry Świętokrzyskie. Ja sobie siedziałem wtedy z tyłu, bo jechaliśmy w zasadzie z takim, nie wiem czy kojarzysz BlaBlaCar, to jest taka platforma, na której ktoś tam pisze, że jedzie tu i tam o tej godzinie i można się do niego przysiąść, coś tam się wrzucić na benzynę i się jedzie, tak? Mhm. Akurat my kończyliśmy w piątek wtedy lekcję późno dość, bo moja żona też pracuje w szkole. I nie mieliśmy innej opcji, żeby w te Góry Świętokrzyskie dojechać, a nie mieliśmy jeszcze samochodu. No i sobie tak ten BlaBlaCar wpisaliśmy, że ktoś jechał z Warszawy, więc dosiedliśmy się tam. No ale że ktoś tam nam zajął miejsca z przodu, no ja siedziałem właśnie z żoną z tyłu, żona poszła się przespać troszkę, no to nie wiem co robić, nudziło mi się, wyciągnąłem smartfona, no i zacząłem sobie tak pisać. No to się już często zdarzało, bo ja sobie jakieś takie anegdoty, historie z życia jakoś tak opisuję. Raz krótsze są, raz dłuższe. No i tak w sumie tak sobie pisałem i się okazało, że w 2 godziny napisałem tych stron około tam 10 było, bo później kolega mnie zainspirował, żeby to wrzucił w Worda. I się okazało, że tych stron jest prawie 10. No ale tutaj stron jest 194. Tak. Tylko, że 194 strony to w Wordzie wychodzi około 100. No, tak to wygląda. Więc sobie wtedy zacząłem to pisać, nie pisałem w tym smartfonie, później wrzuciłem. No i co? No i wrzuciłem i kolega znowu mnie zainspirował, to pisz dalej. Wyślij mi fragment, to fajny. I później sprawdził, wysłałem mu fragment, spodobało mu się, zainspirował mnie do tego, żebym pisał dalej. No bo ja w zasadzie jestem taki wstydliwy troszkę. Nie widać teraz. Nie widać. No tak, a to chyba jakoś taka poza, myślę, maska. Ale tak naprawdę bałem się tego, co powiedzą inni, jak sobie takie fabułki, książki, krótkie historyjki dla dzieci piszę, bo też ocena jest, właśnie dlatego mówię, że ta ocena jest trudna. To od razu ktoś powie, a co ty masz w głowie, że takie rzeczy. No właśnie. Bałem się tego. Teraz pan mówi, że bał się pan opinii. I na pewno przy takim przedsięwzięciu, jak jest wydanie książki, pojawiają się różne opinie. I jak sobie pan radzi z tymi negatywnymi, o ile takie są, a na pewno są? No tak, to znaczy było tego, na początku właśnie jak napisałem, no to tak jak mówię, dawałem to mojemu koledze, tak? Dobremu, z którym teraz piszemy kolejną książkę, piszemy razem, bo już 3 lata nad tą książką pracujemy i to będzie bestseller na pewno, także mam nadzieję, że każdy kupi. I dzięki temu ja będę bogaty, mój kolega będzie bogaty, a wy będziecie zadowoleni, że przeczytaliście dobrą książkę.
No i właśnie jemu wysłałem, bo byłem pewny, że on mnie nie, gdzieś tam nie zhejtuje, tak jakbyśmy teraz to powiedzieli, że bezpodstawnie. I tak, tak było. On mi powiedział, co mu się podobało, nad czym powinienem popracować jeszcze, więc potraktował mnie tak bardzo łaskawie i dał mi inspirację i motywację, żebym siadł do tego i pisał dalej. No i to było ważne. No negatywnych opinii też się trochę pojawiło w trakcie. Ktoś tam mówił, że te właśnie dialogi bohaterów są takie zbyt przesadne, że to bardziej tak dorośli rozmawiają. No ale w zasadzie niektórym się nie podoba tytuł, innym się podoba. Jedni zwracają uwagę na opisy, no ale to jest książka po prostu, tak? Czy to literatura, czy filmy. W zasadzie no każdy ma różne gusta. Więc każdy ma też jakieś oczekiwania wobec no autorów, i podpasowała się. Wobec, no tak, wobec tego, co tworzą, więc tak naprawdę no, jednym się cię podobała, a innym będzie się nie podobała, ale z perspektywy czasu i nad tym, jak nad nią pracowałem, to myślę, że mogła być troszkę dłuższa. Mogłem tam zrobić właśnie, to też były opinie niektórych, uczniów moich, którzy przeczytali, że jeszcze by trochę przeczytali, bo tego by chcieli to, żebym wątek ten rozszerzył. No właśnie. Pod koniec, jak rozmawialiśmy właśnie, powtórzę to przed wywiadem, tak, to właśnie pod koniec jest rozpoczęcie tak naprawdę kolejnej historii i właśnie czymś pan o napisaniu kolejnej części lub ewentualnie jakiejś innej książki. No to innej książki, no to wiemy, że bestseller będzie, ale czy kolejna część tego tak, się no pojawi? Właśnie, inna książka powstaje, tak? I właśnie trochę ta inna książka blokuje tę drugą część Szumy. Przygód Ani, naszej bohaterki, bo jednak jestem bardziej skupiony na tamtej fabule i gdzieś tam, no kolega mieszka w Krakowie, ja mieszkam tutaj, pod Warszawą, więc tak naprawdę nam zostaje Messenger do komunikacji. My wszystkie pomysły wrzucamy na Messengera, później to zrzucamy w Worda i rozszerzamy, tak? Czasem on pisze, ja sprawdzam, później ja piszę i on sprawdza. No i dlatego to mnie blokuje z drugą książką, aczkolwiek ostatnio właśnie w wolnej chwili przysiadłem nad tym i też właśnie w notatniku na smartfonie napisałem całą, w zasadzie cały przebieg, jak tego widzę, jakie problemy chciałbym, żeby się w tej książce znalazły, jakie były poruszone do dyskusji i tak dalej, więc już coś jest. Tak naprawdę trzeba siąść i napisać, po 4 godziny dziennie, codziennie. No to dużo. No a właśnie, no tak jak wspomniałeś, no teraz też jest Dzidziuś, Tadzio, plus jeszcze praca w szkole, wychowawcy, ósmoklasistów, dużo do tego egzaminu przygotowywaliśmy się. Jest trochę tego, no i to czas nie jest z gumy, jak to mówią. A też w Brawla trzeba zagrać czasem w CS-a, no i czasem trzeba coś ugotować, czasem trzeba po prostu przeczytać książkę, bo też jeszcze czytam książki mimo wszystko. Czy pisząc tę książkę, to wzorował się pan na czymś, co wydarzyło się u pana w życiu, czy wszystkie wydarzenia zostały wymyślone? I tak z mojego punktu widzenia, no to wiemy tak, że no, pan Wojtek uczył się w Krakowie i też Ania przeprowadziła się z mamą z Krakowa do Warszawy. No tutaj teraz jesteśmy w okolicach Warszawy, no to wiadomo. To jest pierwszy podpunkt, tak. No, co tam dalej? I co jeszcze? To znaczy bliski na przykład moim uczniom, tak? Wychowankom w świetlicy był problem właśnie przeprowadzki, więc też to chciałem, żeby jakoś ująć, tak? Bo też no chyba w zasadzie to jest poważny problem. Myślę, że do dużych miast ludzie emigrują, prawda? Migrują, więc szukają pracy. No Kraków też nie jest małym miastem. No tak, tak. Kraków też nie jest małym miastem, oczywiście, ale to też właśnie między miastami, no wiadomo, tak, między miastami, wieś, miasto, miasto, wieś i tak dalej, tak. No ale gdzieś wtedy zawsze jak ktoś, jak te rodziny, czy tam osoby mają dzieci, to jest trudne dla dziecka przeprowadzka, tak? Zostawia się swoich przyjaciół, swoich kolegów, koleżanki, czasem dziadków, więc ten problem tutaj jest i ja chciałem troszkę o nim powiedzieć i to faktycznie główna bohaterka ten problem przeżywa. Dla osoby dorosłej też zmiana miejsca zamieszkania jest trudna, no dla mnie może aż tak nie była, bo ja akurat z Krakowa kończyłem studia powoli, a tutaj zaczynałem pracę, więc to tak nie trzymało coś ciekawego, coś się zmienia, jakaś nowa aktywność tak w życiu, więc to tak było łatwiejsze dla mnie, ale to no mówię, dzieciaki też przychodziły do świetlicy, mówiły, że tak i tak się przeprowadziły, czasami trzeba jakieś zorganizować zabawy, żeby poznać nową osobę z innymi, tak. Więc to jest straszny problem, żeby jednak pokazać i z dziećmi o tym porozmawiać. Mm-hmm. A jak właśnie zaczęła się pana historia z pisaniem książek? Bo ma pan na swoim koncie 3. No tak, ale to znaczy, to jest książka,
książka, można powiedzieć, książka fabularna, tak, która akcji. No, ale ja w zasadzie wydałem... I dyktanda. Tak, dwa dyktanda to bardziej traktuję jako materiały dydaktyczne do nauki. Tak. Kto chce, to sobie tam może uzupełniać trudności ortograficzne, a przy okazji jakaś ta fabułka jest taka w miarę, myślę, że niektóre są humorystyczne, inne są takie o przysłowiach, więc to się tak zaczęło w zasadzie, że najpierw napisałem tę książkę, zacząłem pisać, a w trakcie dostałem ofertę właśnie, żeby napisać dyktanda, bo gdzieś tam też swoje pisałem. Czyli zaczął pan od tej książki. Tak, zaczęło. I co, i to było tak, że nie wiem, przyszedł pan do domu po imprezie i powiedział, a idę usiądę przed komputerem, napiszę książkę. Tak, po imprezie Andrzejkowej w szkole tak było. Pan Andrzejka. Nie no, żartuję. No nie, ale to jednak... Kiedyś pamiętam, że wszedłem do pani Anny i do pani Basi z biblioteki i mówiłem, tyle tych książek tutaj masz, trzeba w końcu jakąś swoją napisać. No to one powiedziały takie hasło, no to napisz. No to ja mówię, dobra, no to napiszę. No i napisałem. Napisał pan. No tak, no i co, no i tyle w zasadzie. No ale to wiadomo, że trzeba samokontroli dużo, no i na pewno ten wolny czas wygospodarować. A chyba nawet, no i pisanie jest przyjemne, może być przyjemne, bo ja akurat się dużo śmiałem, jak pisałem tę książkę. Niektóre te wątki były zabawne i te historyjki tutaj postaci. Mnie to śmieszyło, pamiętam, że żona mi powiedziała, jak pisałem, że patrzy tak na mnie, mieliśmy tak komputery, ona przy komputerze pracowała, ja przy komputerze i co ty się tak cały czas śmiejesz. A ja mówię, no piszę sobie książkę, nie to śmieszy, co tam się dzieje. Dobrze. No tak, mnie to sprawiało radość i naprawdę, bardzo mi sprawiało to radość. Teraz tę książkę, którą piszemy, też mi sprawia to radość, aczkolwiek jest trudniejsza. Ale zgubiłem w sumie wątek i to jest, myślę, istotne, że jak ci coś sprawia radość to i się tobie podoba, no to to jest najważniejsze i to ci sprawia satysfakcję. To później się to uda, nie wiem, wydać, zrealizować. No wiadomo, że czasami trzeba coś ulepszyć, tak? Bo nam się może na początku wydawać, że jest fajne, super, a jednak ktoś tam kilka osób przeczyta, no i powie, że na to trzeba zwrócić jeszcze uwagę, to poprawić. No to też trzeba mieć taką pokorę, żeby jednak przysiąść do tego. No ja tę książkę czytałem chyba 12 razy już. Już nawet nie chcę oglądać grafiki. Czasami na pierwszej tutaj tej okładkowej stronie. Bo musiałem przeczytać tyle razy, żeby wyłapać błędy, coś tam pozmieniać i tak dalej. Więc jak czasami czytam na spotkaniach autorskich, no to myślę, ja cię to bym zmienił, bo jakoś tak to dziwnie brzmi. A i to też pokazuje trochę, że jednak prawdopodobnie dzięki temu to już też zaczęło się trochę zmieniać to, jak ja bym teraz napisał tę kolejną. Jak piszę tę w zasadzie kolejną, to już widzę, że tu bym trochę więcej zmienił, tak? No dobra. I zmieniamy już troszeczkę wątek i temat tak naprawdę. No, zapisałem tutaj życie. No, nie miałem innego pomysłu na to, jak można opisać te dwa pytania w skrócie, ale dobra. Tak, bardzo dobra książka, polecamy. Będzie do wygrania w którymś konkursie, na pewno niedługo się pojawi. Kim pan chciał zostać, jak był mały? To jest pytanie od uczniów z mojej szkoły. Często się takie pytania pojawiają. Tak, to prawda, to częste pytanie. Ale kiedyś też dostałem takie pytanie, z kim bym chciał się napić kawy? Z jakim z autorów? To też było fajne pytanie. No, a z którym pan by chciał się napić? Teraz już nie wiem w sumie. Nie wiem, sobie trudno powiedzieć. Ale powiedziałem, że chciałbym się napić nie kawy, tylko czegoś innego. Dobra. Ale nie będę mówił czego, to już każdy musi sobie pomyśleć, o czym mogę mówić. No, dobra, ale to wróćmy do tematu. Ale kawę też lubię, oczywiście. Tak, herbatę też. Herbatę też może być, ale kawa lepsza, świeżo parzona to... No. No to wracamy do tematu, kim pan chciał zostać, jak było? Chciałem zostać piłkarzem. To tak chyba stereotypowe podejście, no nie wiem, jako chłopiec to tak myślę, że wielu chłopców chciałoby zostać piłkarzami. W mojej klasie chyba nawet wtedy było 5 osób, 4 nawet, które chciały zostać piłkarzami. Tutaj tak średnio to jest tak w każdej klasie, że są wiadomo sportowcy, którzy grają, ja chciałem być piłkarzem. Później chciałem być, gdy już nie chciałem być piłkarzem, bo zobaczyłem, że niestety nie dopadło coś takiego, że znudziło mi się bardzo granie w piłkę. W pewnym momencie, a też jakoś chyba, no, czasami byłem dobry, czasami byłem słaby, więc tak poszedłem inną drogą. I to w zasadzie mi się spodobało, aczkolwiek sport dalej uprawiam, bo w piłkę sobie tutaj z chłopakami, też pozdrawiam chłopaków, z którymi gramy w piłkę Wiwicznej. To jest dobra ekipa, też fajnie grają i są spoko ludźmi. No i sobie też gramy tutaj, więc od tego sportu nie odszedłem.
jeżdżę rowerem jeszcze cały czas i coś tam aktywnie działam. No ale później, po tym jak chciałem być sportowcem i piłkarzem się nie udało, no to chciałem też być dziennikarzem sportowym. I mówił pan, że coś tam się udawało. Tak, tak. No, działałem w Krakowie nawet, tak? Działałem w Krakowie, chodziłem na mecze żeńskiej drużyny koszykówki Wisły Kampa Kraków wtedy. Wtedy śledziłem, teraz już nie śledzę tak poczynanie, czasami tylko poczytam. No, jakieś wywiady też przeprowadzałem z dziewczynami. To były reprezentantki Polski, bardzo dobre w ówczesnym czasie. I też zawodniczki zagraniczne w tym klubie grały. Pewnie teraz też grają. Nawet ostatnio sprawdzałem. No ale fajnie, to coś zaczęło wychodzić, tak? Tylko później była decyzja, czy idę w ten sport, czy idę w edukację. No i ja jednak jak przyszedłem do szkoły na praktyki, bardzo mi się spodobała bardziej o wiele ta edukacja. No i teraz jest pan. No i na tę edukację postawiłem, tak. Czyli jestem zadowolony, ale biedny, a jakby był dziennikarzem, to też bym był pewnie biedny. I pewnie no, ja też bym był później takim wojewódzkim. Tak, ale pewnie nie. No ale nie, nic, nigdy no nie wiadomo. Nie każdemu się udaje. No. To też warto podkreślenia, tak? Bo dużo osób w szkole teraz, tak jak ty Kuba, też zmieniasz szkołę, prawda? Bo jesteś w 8 klasie. To też ważne, że no, dorośli też mają dylematy. Gdzie będą pracować, kiedy, czy zmienić pracę teraz, czy nie. I tak dalej, więc tak naprawdę ja jako już byłem dorosły i też się cały czas gdzieś z tym mierzyłem. Czy to mi będzie odpowiadało, czy tamto. Bo zawsze gdzieś tam szukałem czegoś takiego, co mi będzie sprawiało satysfakcję i to jest ważne, że ta edukacja jednak sprawia mi satysfakcję, spotkania z młodzieżą, rozmowy. No i się cieszę idąc do tej pracy. Mi brakuje czasami, jak już jest mam wolne, to na wakacjach sobie na Messengera wchodzę i piszę do uczniów. I oni sobie myślą, jacie, co nie będziemy odpisywać. Jeszcze nam nie daje żyć w wakacje. Nie, ale akurat z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że pan akurat idealnie trafia do uczniów i akurat ten to, co pan powiedział, że nie daje pan żyć uczniom w wakacje, że tak myślą, no to wydaje mi się, że akurat tak, czegoś takiego nie ma, bo uczniowie bardzo pana lubią. Z mojego punktu widzenia. Dziękuję. No na pewno myślę, że niektórzy to lubią, a niektórzy mają dość tego. Ale nie, no myślę, że jest w porządku. Tak? Kto nie chce, to nie odpisuje, prawda? Ale zazwyczaj większość odpisuje. Dobrze. No. Tak, to jest przyjemnie. Tak. I ostatnie pytanie. Już ostatnie, to jest 14. No to dodawałem jeszcze pytania, ale dobra, no według kolejności, które miałem zapisane, no to jest 14. Jak zareagowała pana rodzina na wiecie, że chce pan napisać książkę? Powiedzieli, że napisz Wojtek książkę, będziemy cię wspierać. O, to no, znaczy no właśnie... Podziękowania w tej książce też się pojawiła rodzina. Tak, ja dziękuję rodzinie, tak. Za to, że zawsze gdzieś tam przy mnie była, że mi pomagała, że... No, że po prostu jest, tak, bo to wsparcie rodziny jest bardzo, myślę, że potrzebne. Tak młodym, jak i już starszym osobom oczywiście. No i też oczywiście nie mógłbym zapomnieć o nich i nie podziękować za to. No zareagowali dobrze, właśnie wspierają mnie zawsze. Przyszli nawet niektórzy na spotkania autorskie z rodziny. Kilka osób, jak takie spotkanie miałem, czy to w Krośnie, czy gdzieś tutaj w Piasecznie. No i to jest bardzo miłe. Że ktoś mimo tego, że trzeba poświęcić czas, no to przychodzi, rozmawia. Powie, co mu się podobało, powie, co by zmienił i tak dalej. To są cenne rady. Więc rodzina, pozdrawiam. Rodzina jest najlepsza. Dobra. Panie Wojtku, dziękuję bardzo serdecznie. To były wszystkie pytanka. Dziękuję wszystkim widzom. O tak. No, sztama. Tak jest. Dziękuję wszystkim widzom za obejrzenie. I zapraszam na kolejny wywiad, który nawet nie wiem kiedy będzie, nie wiem nawet z kim, ale na pewno na Instagramie oraz na Facebooku będziecie się dowiadywać. Dziękuję jeszcze raz. Wspieramy kanał Kuby, niech się rozwija chłopak. O, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Pa, pa.